Cześć, wstępa mamy. Znaczy wstępa mamy. Wstępa wam robię, bo jesteśmy przy hali, na której są targi, na które właśnie idziemy. Ponieważ są to targi zdrowia i medycyny i chyba tu powinno być. Zobaczymy. Słuchajcie, kiedyś tu był cały korytarz. Teraz są dwa rodzaje targów organizowane. Książki i no właśnie zdrowia. Ja muszę sobie przekręcić torbę, ale to za moment. Kanapy są. Idę na kanapę. No i patrzymy. Może nada. Dlatego nie chodzę po targach już, bo jest ich mało. Butelki mamy piękne. Dzień dobry. Nagranie. Nagranie. Ale piękne butelki. Dziękujemy. Masażerki mamy. Kule, kamienie. Wesołe koty. Wesołe koty są najlepsze. A, bo wesołe koty się zmieniają. Kamienie dom. I gdyby ktoś chciał, to są dobrej wielkości pachniuszki. Co mamy? Mamy. Co mamy? Świece figuralne, fajne. Ale pachnie cudnie. Do portfela złote karty. Globusy ładne. Kamienie. Na targach również pracownia Baja, czyli wahadełka, a tam będzie ciszak. Ale to już na spokojnie. Zobaczymy co po kolei. Także moje ulubione stanowisko do kupowania wszystkich możliwych olejów i urodnych rzeczy. Ciekawe, czy będzie zawsze. Kamieniarski raj. Dobrze, wszystko opisane. No, ślicznie. Agat tęczowy, ale zobacz, że nawet te kuleczki są takie słodziaki, nie? Offset, tak? No, wiesz, ja szukam tego Aqua Aura, nie? Agat niebieski mi się podoba, lapis lazuli, jaki ładny jest. Stanowisko wygląda tak. Bransoletki z naturalnych kamieni. Nagrywam, bo jak mi się jakaś odbarwi, to będę wrzeszczeć. Mówię, że nagrywam, bo jak mi się jakaś odbarwi, to będę wrzeszczeć. Gdzie się zwrócić? No i zdrowa żywność przede wszystkim. I mamy świece woskowe, nawet podgrzewacze woskowe. Które nie są za drogie, ale piękne świece figuralne. Koty, smoki. Na moc i siłę, pieski, na wierność, kotki, nie mamy kotki, są na zdrowie, no i takie bardziej fajkowickie, ostrz, no patrzcie, ostrzeć mi nie chce, no. Zbliżamy się do stoiska pana Ciszaka i będziemy patrzeć, czy są karnaki, bo być może jest czas na karnaka. O, ilu bateryjna Isis. On nie miał sam. Wczoraj na grupie było o wahadłach. Drewniana i wielka. Przeszkadzam ci. Nie. Sorry. Okej. Okay. Karnaki. Zaraz sobie karnaka jakiegoś zapodam. Nie wiem którego. Są małe i duże, ale ja sobie wezmę karnaka dużego, tak żeby móc popracować zdrowotnie nad nim. Dokładnie. Ozyrysami nie mam ochoty na razie. Stabilizator czakry, jaki piękny. I słuchajcie, są iziski, ale jedna jest taka malutka z dużą ilością baterii. A tu jakie są iziski w ogóle? Konkretnie? W ogóle jakoś tak dziwnie. No to chyba idziemy w wahadła za 1 000 000 zł. Trudno. Trudno. Dobra. Jeszcze zrobię przebitki różnych talizmanów.
Ja tutaj kupowałam swój talizman, który ubóstwiał najbardziej, ale widzę, że jest pentagram z bogiłką jeszcze. Także zbliżamy się do pięknego stanowiska gongowego. Znaczy urodowo są ok, ale cenowo tak, 240. Mniej więcej tak. 400 z kawałkiem. Nie przepraszam. No jak zwykle w kamieniach. Kamyszka. Albo na przykład teraz to ludzie na przykład na kamiorka. Labradory to są ładne. O, bo to jest muszelka. Nie. To jest taki jakiś koralowy. On jest taki koralowy, właśnie tym. To są właśnie smarowe. Jeżeli ma pan kryształ szlifowany. Nie, ja rozumiem. Nie daje się obcym osobom rąk. Grzebie i grzebie i nie może wygrzebać. No bo chce swoje kolory. Nie, no dobrze, dobrze. Takie, że wiesz co, nie, ten. Tam będę wybierała już takie bardziej nie do oprawy. Ma pan coś, żeby sobie poodkładać różne rzeczy? Biorę semacyt. O, magnetyt. To są też takie, jak pod oprawę. One są po 12 zł. No właśnie, ja bym sobie jeszcze jakiś jeden tak wzięła. Wzięłaś sobie kulki? Kulki sobie nie do zabawy. Ja muszę je mieć do kasy. Nie, no wiem. Śmieję. O, kryształek. Bardziej ładnie to się oprawia. Coś można z nim zrobić. Jeden sobie wezmę. Ten. Dobra. I są jeszcze sercowe jakieś, też labradoryty, czy dobra? To jest sobie wezmę. Jest i Grzegosław. Hello, jest, hello. Hello, hello. O, my tutaj sobie. Mogę słuchać tej pani, chociaż jestem bardzo wyrozumiały i bardzo, bardzo. Ale i jednak. Wciskają kamienie z 3D, z drukarek, sobie wyobraża, ta? Ściemę taką. No po prostu ręce mi opadły. Ja jestem bardzo empatyczny i empatyczny. Ale nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Do prawdziwych trzeba przyjść kamieniarz. Tak. Czyli my jesteśmy jeszcze przed kursem kamieniarskim. Przed kursem kamieniarskim. Dobrze, mamy tutaj właśnie, patrzę. To jest mała Merkaba. A może pan ma aqua aura? Wiesz co, no jestem cierpna. O, proszę. Ktoś nie lubi zielonego koloru? Jadej. Lubisz jadej? Nie wiem, co to jest, ja nie wiem. Ma pan jadej? Postacie typowe. A, tutaj. I jeszcze jest zieleń, będzie... A ja was rozdzielę torbami, bo ja się... Torbami? Proszę cię, bardzo kupkę mam. Kołbami. Kołbami. No. Podzieliła nam. Mam nadzieję, że nas nie puścisz z kołbami. No, tak troszkę. Patrzałeś tu, ja się zapytałam tej różdżce. A różdżka tak. Przepiękna, ja już ją macałam. Mówisz o tej? Tak. No jest piękna, drewniana. No, z takim rdzeniem. Rdzeniem. Z miedzi. Mhm. A ładna jest. Piękna. Ja już na nią zachorowałam, ale jak to się mówi, not this time. Not this time? Mhm. Ale jest przepiękna. No. Wiesz. No. Taka wiesz, jak ten. Jak Voldemort. Od razu pękła. Czarna różdżka. A w jakiej cenie pytałaś się? Nie, ale... Stówę? No. Drogo, nie drogo, wiesz. Ale jest piękna. Śliczna. Merkady mi się podobają. I oczywiście czaszki. A nosi państwo profesorostwo. Robią zakupy.
państwa profesorostwa. Dobra. Nie, ty tam... Wszystko się wyjaśni za lada moment. Za lada moment, nie, za lada moment będziemy... A chociaż myślę, że ja mam... Nie, mam. Spokojnie. Ja mam jakieś pieniądze, ale mam na... Ja mam przy sobie, Grzesiu. Nie, ja mam. Spokojnie. Grzesiu, ja mam też. Ja mam, wiesz, jeszcze... Ja mam różowy. Spokojnie, mam. Ja mam różowy zapas. Masz różowy mam zapas? Mam różowy zapas. Różowy zapas to jest nasz firmowy, nasz firmowy portfelik. Nasz firmowy? Tak, to jest różowy zapas. Karta jest zielona, jak do Stanów. A portfel jest ojuziowy. Ale o, to masz ładne. Opatrz, ładnie kryształowe jest wyeksponowanym. To już nawet ja wiem. Wybierz sobie, powiedzmy, który ci się podoba. Malachit to jest to piękne. Malachit zielony, piękny. Maria, mam. Jaspisy, hematyty, obsydiany, rubin, granat, no, proszę bardzo. Opal, ametyst i granat też ładny. Tak wiesz, tak. Słuchajcie, no to wiadomo, że jednorożec. Ale oczywiście. Zawsze i wszędzie. Dobra, tak naprawdę to po prostu... Tak. Jakiś państwo profesorostwo szukają biżuterii. Przed głowy było też na cenę. Ona jest samowita. To jest okej. Nie czujesz bluesa? No właśnie, no nie. Szukasz bluesa, ale nie ma, wychodzi jazz. Uwielbiam cię, że to ale... Mówię, że jest taki kamień, że ten jeśli chodzi o to facetowanie i kolor, tak. Piękny. Liczny. Ja mam cenę taką... Ja wiesz, ja jestem taka brzuteryjnie mało... Mało w ogóle. Ale jest... Teraz jest przekonywanie. Kup, kupu. Joanna, kup. Jakoś cię... Tak. Ale ty musisz zdecydować. Ja odpowiem. Jak będziemy mówili... Grzesiu jest jeszcze przed kursem z kamyczkami, ale daje radę chłopak. Najwyżej, jak nie wiem, jak pani to bardzo przeszkadzało, to mąż już te kropelki tam daj, gdzie jest. Ale może być coś inny, taki, który... Ładnie, ale ładnie no ładnie wygląda na paluszku. No właśnie. Bo nie, jest... nie zawsze, nie? Nie. Bo czasami szeroki pierścionek i tak nie halą. A no tu? Są bardzo takie... Sofy? Nie. To jest zaizy z rubinem. Piękne jest. No czemu nie chcesz do mnie? Wszystko to, wiesz? Nie ma, tu mi się powiedz, ma pan się ten sam rubin. Tak. No 280 tam chyba wyszło. Ja ci coś powiedziała, okłamała, ale nie ma po co. Pani jest fanatyczką kamieni i ładnej biżuterii. Nie jestem w ogóle właśnie to. Pani chodzi, jest ale... fanatyczką kart. Niekoniecznie tak, kamieni. Mm-hmm. Pięknie. Pani, pan pani fanatyczką. Niech zostanie. O, proszę. Ja rozumiem. Nie, te są przepłaczki. Tak, ja nigdy robię okulary. Powiem, że... Wielkość i kolory. Tak. Prawie twoje oczy, rozumiesz? Tak. Powiedzieć? Tak. Czyżby ktoś go oświecił? Bardzo ładnie. W ogóle, ja ci powiem jeszcze, mi się bardzo podobają te opale. I najkonkretniej ten. Będzie taniej. Tu. Nie, to są księżycowe. To są, to są. No, to księżycowe, dobra. Księżycowe, tak. Ale to jest tak, czarna.
Wybieranie dalej. Jak coś pani kupi, będzie haul. Tak? Idź. Może jestem przywiązana do tego. Karty, karty, karty. I po imprezie. Poduszki. Mam takie, znaczy pojedyncze, które mam, bo mam sporo takich trochę droższych. Dzień dobry Państwu, czy Pan Grzegorz, Pani Joanna? Przepraszam, przepraszam za kolejność, ale znam Państwa. Nas Pani nie poznaje. No, no właśnie. No tak. Ja nie rozumiem. Pani Joanna Sieczko i Pan Grzegorz Wiśniewski? Tak, nie Sieczko i nie Wiśniewska. Dobra, nawet kartę wzięła, słyszę, że wziąłeś. No super. Reklama, reklama. Start, aj, ale Starbów Ezo przyjechać z kwasem. Ale oczywiście, bo to jest blaza korzenia organizmu. Aha. Nie wolno się odkwaszać. O, ja głupia, no. Odkwaszenie jest absolutnie passé. Zakwaszamy, nie odkwaszamy. Dobra, idziemy. Idziemy. Widzowie zastanowili się szczegółowo. W każdym razie, to wszystko działa. Podjedziecie to wtedy. Co nie? A tak, też tam. Przepraszam, też tam pan stoi, czyli możemy tam pojechać. Jak się uśmiechniemy, to nas puści. Sukcesją. Bo ja mogę naprawdę sobie myknąć i. Albo możemy pojedziemy po nawigałce. Nie? Bo kurka wodna, jak ja zacznę tutaj wyjeżdżać za tobą jechać, to ja zginę. Dobrze, bo jedziemy bardzo prosto, ale okej. Okay. No dobrze. Nawigałka. Dobra, nie, to jedziemy tak. Ja już się przestanę, wychodzę ze strefy komfortu. Nie idzie. O. A, czyli nie nawigałem. Dobrze. O mało. Jak tylko widzę na to. Z tej strony przecież. Tak, tak, tak. O, jaki ładny Jeep. Piękny. Yep. Ja znowu już wiosę do kogo. Uwaga. Ale dziś nie zlew. Nie. Żeby nie użyć. Nie twoje auto z tyłu jest pakowne, o mam. Bardzo nawet. O matka. Przepraszam. Zmieścił się. Oczywiście się zmieściłem, wyzwiniłem się. Nie, proszę Państwa, ja tutaj mam jeszcze pudełko, w które się mogę zapakować i koc, którym się przykryję i mogę jechać nawet do Honolulu. O, tam jest ciepło, nie? I grają na nisach. Pięć pudełek. Pięć pudełek, no. Kamienie. Kamienie. O, jak to. W lewo i potem w prawo. Mam nakaz. O mój kwasiu. Właśnie, ja tu próbowałam wjechać, żeby zaparkować w sensie mentalnym, bo nie tak, żeby tak. Ale nie wiedziałam, która to ulica prowadzi, wiesz? Ja mówię, a już w dupiu biorę parking. I tu możemy wyjechać w prawo. Tu? Tu, tak. Okay. I zaczekacie sobie na końcu tej uliczki. Okay. A ja po prostu jestem kawałek tam z przodu. Tutaj sobie w prawo, a ja wyjadę i mnie zatrzymam się chwilkę, machnę dobra, i, dobra. I tego jest, nie? Dobra, i będziemy kombinować. Tak, to już, bo ja mam zaraz tam auto, za tą Boże, ale to mnóstwo ludzi tak, tak parkuje po prostu, tak. Tak na dziko, no, tak. Mogę gdzieś tutaj. Wiesz co, pewnie nie, ale postaram się jechać bardzo wolno, bo sobie zapalę. Jakieś, o, zielone, tu są nawet światła jeszcze. Tak, tak. Ja będziemy jechać tam prosto, będziemy jechać wtedy przez nie, światła prosto. Tak, tam przez będziemy jechać prosto. Dobra. Bo tam się nigdzie nie zatrzymasz. O to chodzi. Więc wiesz co? Weź sobie tu w prawo skręć. I co? Skręć tu w prawo i widzisz tam z tego samochody. Samochód? Tam mam samochód, jak autobus teraz mniej więcej stoi. Skręcam. Skręć tu w prawo. No. No. Tu. Ja się wiesz co? Gdzie masz tu? I możesz się zatrzymać, jak te auta tam stoją, tak? Pod tą halą. I tylko sobie mykniesz.
A ja mam tam z przodu ja więcej jak autobus. Ja to się zatrzymam awaryjnym. O, dobra. Na razie. Dobra, ja szybko lecę. Dobra. I będziemy lecieć. A ty masz tam? Tak, a ja mam tam z przodu. Tam i w którą stronę będziemy jechać? Zawracać będziemy. Jak zawracać? Tam będziemy zawracać. Z tyłu. Musisz tu tak wykręcić. Nie wykręcisz? No nie masz wyjścia teraz już. Nie wykręcisz? Wykręcisz. Dobra, ja sobie skręcę i wykręcę. To wykręć i zatrzymaj się tu naprzeciwko, pod tym, na boczku. Tu mam przerywaną, że ja tak jest, tu jest przerywana. Dobra, to ja już wiem co zrobię. Dobra, to ja sobie tu w bramie ja kombinuję. Dobra. Okej. Okay. No jedziemy z tych targów, no. Jedziemy na kawę. Dużo czasu nie mamy, ale akurat kawa i z powrotem do chaty. No. Zgierz. Przez te dzieciaki teraz ciągle śpiewam, ona by tak chciała być ze mną. O, patrz jaki ładny ten mural. Pocztówka z Łodzi. Prawdziwa pocztówka nie jest taka ładna z Łodzi, ale... Łódź momentami jest ładna, o, tak powiem. Ale tylko momentami. Niech mnie łodzianie nie linczują. Nie ma co. Nie, no bo... Popatrzcie wokół. Popatrzcie wokół. Tak jakby powiedzieć, że Łask jest ładny. No Łask ma jest... swoje ładne miejsca. Ma swój uroczek taki. A poza taki tym jest Łaskiem. Tak samo Łódź. Ma swoje ładne miejsca, poza tym jest Łodzią. Nie? Mhm. No tu się coś buduje nowego. Pewnie jakiś nowy Mordor. Idziemy kiedyś do Poznańskiego na kolację ze śniadaniem. Impreza będzie jednorazowa. Tak. Ale by było. W sumie to jest faktycznie prosta droga, jak żeśmy raz skręcili, tak jedziemy. No. Aha. Georgia czyści tak, kamienie. Czyści kamienie. Dzisiaj całą noc w soli leżały, a... Z tobą? Teraz będziemy oglądać. Tak. Tutaj mamy heliotrop. Zobaczcie, jeszcze trzyma w takim... O. No, a tu się proszę bawią. Tak się bawią. Tu mamy heliotrop, kamień wybaczenia, poświęcenia, pelikanie serca inaczej na to mówią. Bo co masz zieleń i masz takie trochę jakby rubinowe odcienie. Kamień szczególnie na wątrobę, układ żółciowy, ale jeśli macie trudne zadanie, takie coś do przerobienia, sprawy sądowe też, bo tak jak lapis lazuli trochę, to też sprawy sądowe, ale heliotrop poprzez barwę, no bo zieleń, najczęściej na sprawy sądowe i takie rzeczy, to jest niebieski, tak? Ale heliotrop jest wyjątkiem, bo heliotrop daje odwagę, przerobienie problemu i z heliotropem to trochę jak z Syzyfem, on będzie cały czas szedł, prowadził do przodu, do zrealizowania danego planu na bardzo trudne sprawy. Heliotrop. Dziękuję za wykład. Zapraszam za 2 tygodnie, 7. Jeżeli chodzi o targi zdrowie i natura, to ja kupiłam wahadła i kamienie. Tutaj na tacy mam swoje, one się teraz będą, ale piękny obrazek. One się teraz będą pławić w promieniach różnych. Ale kupiłam sobie, będziesz się fokusowała, boginkę
uważam, że cudna. Odzyskałam wreszcie mój pierścień, który był złamany. Brakuje mi rąk do naciśnięcia. O, teraz się sfokusowałam, który był złamany podczas ataku energetycznego. Mam pierścień z kijanitem. Musiałam się dwa razy zastanowić, kochani. O. Piękny. Trzy wahadła, bo tak jak mówiłam, ukradli mi Karnak, no to se kupiłam. Wielkobateryjną Isis z działaniem na odległość. I to jest taka pyćka, słuchajcie, taka pyćka. Nie wiem, jak ja mam na czym wam pokazać, długopis wam położę. No po prostu ty, jaka pyćka malutka Isiska. Jestem słodką Isiską, będę mieszkać w portfelu. No i kamienie. Ametyst. Ametyst. Labradoryt, te sobie kupiłam, sobie kiedyś księgę oprawię, tu dostałam gratis do wahadełek. Bransoletki, turmalin i żebyście mnie zabili. Brała i nie zapamiętała nazwy. Ale wszystkie są błękitne, wiem, że jest coś miętowy, coś niebieski, coś błękitny, nie wiem. Malachit, piękne złote odblaski, piękny okaz. Magnetyt do magii przyciągania. Kulek kryształowych nigdy za wiele. Jajek kryształowych i kwarcowych, różowego nigdy za wiele. Ten labradoryt pójdzie też do oprawy ksiąg wszelakich. Malachit, piękne okazy. Fluoryt, piryt. Piryt, magia bogactwa. Wisiorek w prezencie i kwarc, kryształ górski do masażu. No powiem wam, łowy $1 000 000. A to wiecie, to naprawdę jak się raz kiedyś kupuje, to zobaczcie, jaka się kolekcja robi. A potem się okazuje, że człowiek ma i super. No, także teraz i ten intencją i atencją. Moje kamienie będą się ładować energią. Przygotowuję się do kursu kamieni oczywiście. Znaczy ja nie prowadzę, Grzegorz prowadzi, Grzegorz się będzie męczył, bo ja się nie znam, ale się poznam. A i nie pokazałam wam rubin. Wróć granaty. Tu fokusuj na granata. Średnio fokusuj na granata, trochę fokusuję. Piękna. Tak, tu już razem komunę mamy. Tu z Poradkiem się podzielić. Komunę mamy. Jest kot, jest czekolada i zachwycona wróżka i Ewa Zębuszka. Ale ona, najważniejsze, że pryszczata. Znaczy młoda. Znaczy się ma jeszcze zachciwajki. O, ja pierdzielę. Ja piękny z róg obfitości. Ja pierdzielę, ja mam wystrój ołtarza, nic nie dodaję. No, o Jezu. Przepraszam. Jakie ładne. Mów, możesz wyciągnąć, bo to ja jest wiem. Na glinie. No. Mówmy tak jak Grzesiu, ja piję. To się nie tego, bo jest w worku ta glina. A glinę możesz sobie użyć później. Jak nie wyschnie. No. Amerykański normalnie astrakrów. Piękny. Łabuś. To nie ja. Łabuś. To moje alter ego. Łabuś. Paczamy. Słuchaj, tu są woreczki. Modzio. 24. 24, wiesz do czego? Jak super. Wiem do czego. Do vlogmasowego czegoś. To są julowe, proszę. Proszę, ja. Tak. Dorota cała z tym kalendarzem. I czy wiesz? No, co? No. A my kupiłyśmy po prostu torby takie, ale torby nie tu są, no, ale tu masz przycudę. Ale tu masz, to można podowiązać. Tak, ja to skomponuję Mianę. Ładnie wszystko. Piękny, cuda normalnie na kiju, panie. Cuda, rzeczy. Czu! Macie w tej. No. Ameryce jakieś inne sklepy. No wiesz, u nas Dani. U nas Dani. Bo zaraz będzie mówię. To wykorzystasz, bo to. Dobra, koniec vloga. Później zobaczycie resztę. To...